Tak więc tej nocy pojawił się pierwszy teaser filmu Five Nights at Freddy's. Jest naprawdę grubo, jest o czym rozmawiać i jest co wyjaśniać. I to właśnie w tym filmie to zobaczycie kompletne wyjaśnienie pierwszego teasera filmu Five Nights at Freddy's. Na początek chciałem przeprosić za to, że ten film jest bez kamerki, ale nie miałem jak jej nagrać. Tak czy tak, już na dniach na kanale pojawi się pewien większy materiał odnośnie FNAF-a i on będzie naprawdę super, ale musicie jeszcze chwilę poczekać. Tymczasem cześć, jestem Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zostawcie suma na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem i wpadnijcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie, a tymczasem zaczynajmy, bo jest o czym gadać. Tak więc sytuacja wygląda tak, że dzisiaj miałem wstawić zupełnie inny film, ale oczywiście z plany musiałem się trochę pokrzyżować. W każdym razie wstałem rano i zobaczyłem kilka wiadomości informujących o tym, że już wyszedł trailer filmu FNAF, ale stwierdziłem, że to fake albo fanmade, ale wiecie co się okazało? On naprawdę wyszedł. Teraz moim obowiązkiem jest wyjaśnienie go. Także tak, teaser filmu, ponieważ trwa niespełna 50 sekund, pojawił się około 3 w nocy czasu polskiego. Dokładnie na kanale Uniwersalu i od razu zebrał gigantyczne viewsy. Aczkolwiek to nie po to się tutaj zebraliśmy, więc od razu przejdźmy do tego, co mieliśmy zrobić, czyli do analizy. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun. Wszystko zaczyna się najprawdopodobniej taśmą / kasetą VHS, zostawioną specjalnie dla nowego stróża nocnego w pizzerii Freddy'ego Fazbeara. Kobieta z nagrania wita się z nami bądź ze stróżem nocnym i zaprasza go do Freddy Fazbear's Pizza, czyli miejsca, gdzie fantazja i zabawa budzą się do życia. Na początek widzimy kilka przebitek z pizzerii, które m.in. ukazują jadalnię, jakąś salę zabaw, basen z kulkami. Generalnie wszystko spoko jest utrzymane w takim bardzo VHS-owym, o ile można to tak nazwać, stylu lat 90. Jest to giga spoko. Wiecie, że ja mam gigantyczną słabość do takich rzeczy. Od razu można zwrócić uwagę na to, iż kobieta z nagrania posiada kilka plakietek, w tym jedną, która wcześniej należała do Chiki w grach, czyli Let's Eat. W sensie nie do końca plakietkę, ale we FNAF 1 Chica miała śliniak z napisem Let's Eat, jedzmy. I dokładnie to samo hasło w tej samej formie znajduje się na tej plakietce, fajny easter egg. Ponadto niestety ciężko jest skumać, jak kobieta ma na imię, ponieważ jakość nagrania jest trochę słaba. Na innych plakietkach chociażby widzimy Cupcake'a, Freddy'ego, Boniego i chyba inne animatrony, ale ponownie niewiele tutaj widać. A tutaj widzimy chociażby małego pluszaka Foxy'ego. Generalnie ta sekwencja jest mega super, ponieważ pokazuje, jak pizzeria Freddy'ego wyglądała za dnia, czego w grach nigdy nie widzieliśmy. No i jest to całkiem odświeżające, no nie licząc Days Shift of Freddy's, ale... No ale. Warto również zwrócić uwagę na to, iż w tle przygrywa nam piosenka, czy tutaj muzyczka, która odpalała się u Freddy'ego, kiedy zabrakło nam zasilania w pierwszym FNAF-ie. Następnie po naciśnięciu przycisku Showtime widzimy całą plejadę animatronów, czy tutaj animatroników Freddy'ego, Boniego i Chica. I tutaj są po prostu tymi zwykłymi animatronami, które miały zabawiać ludzi w pizzerii i wyglądają no super. To jest dosłownie przeniesienie modeli z gry i wygląda to świetnie. Aczkolwiek następnie akcja przenosi się jakiś czas później, do chwili kiedy pizzeria Freddy'ego Fazbeara wydaje się być totalnie zdewastowana i zamknięta, jak zresztą pokazuje nam przewrócony znak. Poza tym potwierdzają się tutaj przecieki filmu, które leakowały, iż pizzerię Freddy'ego zobaczymy w dwóch stanach, otwartą i zamkniętą, i to właśnie tą drugą widzimy teraz. Swoją drogą tutaj mamy kształt Freddy'ego. Następnie widzimy bohatera filmu, czyli Mike'a Schmida. Tak jest, dokładnie w ten sam sposób nazywała się postać, którą graliśmy w pierwszym FNAF-ie. I ten odwiedza pizzerię w tym momencie i podejrzewam, że może on być stróżem nocnym w pizzerii już po jej zamknięciu, które mogło być spowodowane incydentem związanym z zabitymi dziećmi bądź odnalezieniem ciał w animatronach. Miejcie na uwadze, że film najpewniej podąży własną ścieżką fabuły i niekoniecznie wydarzenia z gier będą się tutaj pokrywać, więc możemy trochę pofantazjować. If you're watching this video, it means you've been selected as Freddy's newest security. Tak więc Mike Schmidt wchodzi do pizzerii i wygląda naprawdę super od środka. Aczkolwiek z kolei ten kadr nie do końca sugeruje, jakoby miała być opuszczona, kiedy ten jest stróżem nocnym. No cóż, zobaczymy w samym filmie. Następnie Mike obczaja kolejne animatrony, które teraz w teorii powinny już nie działać. I tutaj wyglądają one naprawdę świetnie. Następnie Mike odpala zasilanie i z tego kadru, który przedstawia, jak mniemam, logo pizzerii Freddy'ego, od razu możemy być pewni, że jest on w pizzerii właśnie wtedy, kiedy jest już zamknięta i zaniedbana. No spójrzcie tylko na te... na to coś, co oplata samo logo. Pizzeria zdecydowanie jest już zaniedbana i nikt raczej nie interesuje się nią już od jakiegoś czasu. Co widzimy po jej stanie od zewnątrz. Następnie mamy wgląd do biura i to jest już naprawdę mega ciekawe, ponieważ tym razem Mike będzie miał do dyspozycji kilka monitorów, czytaj, telewizorów, dzięki którym będzie mógł sprawdzać kamerę, a nie tylko jeden. To jest bardziej subtelne i chyba lepsze. No i standardowo mamy tutaj wiatrak, a także słynny plakat. Wiatrak zresztą też był słynny. Plus jakąś konsolę, double cupa, nie na liny, spokojnie.
plus na ścianach są porozwieszane jakieś rzeczy, których teraz aż tak dokładnie nie widzimy. Na prawej kamerze mamy jakiś schowek, natomiast na środkowej animatrony stojące już na scenie. I trzeba zwrócić uwagę na to, że stoją one raczej w ten sam sposób, jak stały w pierwszym FNAF-ie, tylko ta cheeka jest jakoś tak dziwnie wysunięta, więc nie jestem pewien, czy Freddy czasem nie jest po środku. Plus cheeka ma cupcake'a. Hello? We're going to have so much fun together. Następnie Mike usłyszał coś bądź kogoś, kiedy odwraca się, tuż za nim stoi Freddy. No i to wygląda trochę weird, tak szczerze. No ten Freddy wygląda to jakby dali go tak trochę z dupy, poza tym czemu on ma zielone oczy? Albo takie błękitne jakieś? Szczerze nie wiem, ale jak miałbym zgadywać, w filmie to raczej nie będzie scena, która będzie miała nas wystraszyć, a Freddy raczej jeszcze nie będzie zbyt agresywny tutaj. Zasadniczo w ogóle raczej nie będzie. Przynajmniej tak podejrzewam. Natomiast następna scena sugeruje, iż z Mike'iem zdarzy się coś złego, czego nie było w grach. Ponieważ zostaje on przykuty do pewnego krzesła, a następnie, no, dzieje się to. Maska zgaduje, że Boniego bądź Freddy'ego z tymi czerwonymi oczyma i ostrzami wewnątrz, która zbliża się do Mike'a, aby go rozszarpać, czy coś. Szczerze, scena trochę jak z filmów Piła, ale jako iż film FNAF będzie PG-13, to raczej kolorków się tu nie spodziewajcie. Następnie widzimy jakiś korytarz i widzimy Foxy'ego. Raczej nie spoglądając Pirate's Cove'a, zdaje się, że już wstał i nie wiem, będzie biegł czy coś. Swoją drogą, ciekawa byłaby scena w filmie, jak Foxy biegnie. To jest głupie, ale wiecie, o co chodzi. Następnie widzimy postać Abby Schmidt, która będzie tutaj dziecięcą bohaterką, ale jej dokładniejszy wątek nie jest znany. W każdym razie, wskutek pewnych wydarzeń pojawi się w pizzerii, a jak widzieliśmy na zdjęciu, które wcześniej zapowiadało film, jakoś tam skoleguje się z Freddym bądź z Golden Freddym. Zresztą podobną rzecz widzimy tutaj, ponieważ ta najprawdopodobniej spogląda centralnie na Freddy'ego, któremu oczy nagle zaczynają świecić się na pomarańczowo, a później na czerwono. I ten pomysł z tymi świecącymi się oczami jest tak bez sensu. Widziałem, że ludzie bardzo na niego narzekali i ja też jestem w tej grupie, bo o te oczy nie było ich w oryginale i tutaj też są takie nie na miejscu. Bardziej dają temu wszystkiemu taki robotyczny trochę vibe, a nie do końca chodzi o to, że to są po prostu roboty, które się zbuntowały. Następnie widzimy postać Vanessy. No i sytuacja wygląda tak, że na ten moment wiemy tylko tyle, że w filmie się pojawi, ale co będzie robić, to nie wiadomo. W każdym razie powtórzę się, z jakich przyczyn pojawi się w pizzerii w pewnym momencie filmu. Aczkolwiek następne sceny są całkiem ciekawe. Między innymi widzimy Mike'a, który idzie po jakimś lesie i jest nawiedzany przez dusze dzieci, prawdopodobnie, które teraz są w animatronach. A po czym to wnioskuję? No mamy tutaj piątkę dzieci, to jest chyba najbardziej oczywiste w kwestii FNAF-a, że to nie jest jakiś przypadek. Ale ponadto, kiedy im się przyjrzymy, zobaczymy chociażby chłopca ubranego w pełni na niebiesko, który ma uszy królika i tak, to jest Bonnie najprawdopodobniej. Dalej mamy dziecko w blond włosach i to chyba będzie Chica. Po środku mamy chłopca o rudych włosach w pomarańczowej koszulce i zdaje się, że to będzie Foxy, ponieważ te kolory się jakoś pokrywają. Następnie mamy chłopca w kapeluszu i ten kapelusz poniekąd myślę, że wskazuje, że on może być Freddym, bo Freddy też ma kapelusz. A dalej mamy dziewczynkę i zdaje się, że to będzie Golden Freddy. Raczej wszystkie znaki na niebie wskazują, że to będzie Golden Freddy, zdecydowanie. Kolejna scena również jest mega ciekawa, ponieważ po raz pierwszy widzimy Williama Aftona w live action i on jest fioletowy. I pod moim ostatnim filmem odnośnie filmów FNAF zjechaliście mnie dość mocno w komentarzach, że wspomniałem, iż gościu grał Kudłatego, nie wspomniałem także o jego innych rolach. Ale racja, to jest naprawdę spoko aktor i jako William Afton myślę, że wygląda naprawdę spoko. Tylko pytanie, gdzie tu jest fiolet, fioletowy czy cokolwiek. Tak czy tak, William Afton wygląda naprawdę dobrze i myślę, że tutaj być może będzie pełnił rolę jakiegoś dyrektora Freddy's, ponieważ relatywnie od początku on i Heather byli odpowiedzialni za całe Fazbear's Entertainment. Więc być może poniekąd taką rolę będzie w tym filmie odgrywał, a pokryje mu będzie tym słynnym mordercą piątki dzieci. No, zobaczymy. Następnie widzimy Mike'a w lesie, który, nie wiem, ucieka przed duchami czy coś. Później dość kiczowatą scenę, jak nie mamy śmierci jakiegoś poprzedniego ochroniarza, który wcześniej podejrzewam, że być może strzegł pizzerii w nocy, kiedy ta jeszcze funkcjonowała. A następnie widzimy jakiegoś animatrona w akcji i myślę, że będzie to Foxy, tak patrząc po stopach. To brzmi dziwnie. No ogólnie po nogach patrząc. W tej samej chwili widzimy również Abby, która chowa się w basenie z kulkami. No i również otrzymujemy potwierdzenie, że wspomnianym animatronem jest Foxy. I to czerwone oko, no czemu byście to dodali do filmu? Następnie widzimy złego Freddy'ego, którego oczy również są czerwone i to wygląda fatalnie. Swoją drogą sam też to jakoś tak nienaturalnie wygląda. Następnie Bonnie z czerwonymi oczami.
Ach, czerwone oczy, Jezu. No i wówczas trailer dobiega końca. Otrzymujemy wygląd na całkiem spoko logo filmu, a także potwierdzenie, że pojawi się on 27 października w kinach. No i co generalnie możemy rzec na temat filmu po obejrzeniu tego trailera? No cóż... Wszystko wygląda dość plastikowo i sam osobiście spodziewałbym się czegoś innego. Generalnie jakby tak zestawić to, co widzieliśmy tutaj z tym, co zobaczyliśmy w kwestii filmów promocyjnych do FNAF Plusa, to tam myślę, że wygląda to trochę lepiej. Ale wciąż pożyjemy, zobaczymy. Film niestety jest PG-13, co od razu trochę zraża mnie do niego. Plus te czerwone oczy wydają mi się być strasznie kiczowate, a ta scena śmierci też wygląda jakoś tak, no... No nie najlepiej. Ale nie chcę tworzyć tutaj jakichś burzowych chmur wokół tego filmu, ponieważ tak jest, wreszcie po 8 latach widzimy trailer filmu FNAF, a za 5 miesięcy będziemy mogli go obejrzeć. To już samo w sobie jest niesamowite. A tym bardziej, jeżeli pomyślimy, że to wszystko jest po prostu na podstawie jakiejś małej, niezbyt mądrej, gry horrorowej indie, zrobionej w Click Teamie. To jest już totalnie niesamowite, ale tak, fani FNAF-a doczekaliśmy się. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać za te 5 miesięcy i czekamy na pełnoprawny trailer, który pokaże nam coś więcej, niżeli tylko ten teaserek. Ja tymczasem bardzo dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie suba i kciuka w górę, jeżeli materiał wam się spodobał, ponieważ dobijamy 300 tysięcy widzów. Wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, już będę spadał. Trzymajcie się, cześć!